Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian, a Was, moi drodzy, zapraszam do raczej poglądowego odcinka z gry Portal Revolution. Mamy do czynienia z modem do gry Portal 2. Oczywiście mod wymaga zainstalowanej pełnej wersji. Jest to mod darmowy, dający nam około 40 nowych zagadek do rozwiązania. Fabuła umiejscowiona jest pomiędzy pierwszą a drugą częścią i opowiada podobno całkowicie nową historię z wykorzystaniem nowych postaci. Gra miała mieć premierę bodajże 5 stycznia, ale z racji na pewne przepychanki z Valve, a nawet nie przepychanki, a może niedomówienie, czy no coś poszło nie halo, dopiero mamy dostęp w dniu dzisiejszym, czyli 7 stycznia 2024 roku. Producentem, a zarazem wydawcą, tylko dopowiem, jest Second Phase Software. A my, moi drodzy, zobaczmy, czy w ogóle damy radę jakkolwiek się odnieść, odnaleźć w nowych zagadkach. Okej, pierwszy chapter The Human Resource. Aha, jeszcze a propos tych zagadek. Twórcy gdzieś tam w komentarzach czy w opisach pisali, że nie mamy się co obawiać poziomu trudności i że zostaniemy sprytnie wprowadzeni w co, jak, gdzie i kiedy. Podobno gra jest na tyle przygotowana, żeby każdy sobie z nią dał radę. Czy ja jestem każdy? To się okaże, bo mogę być tym jednym, który sobie nie da rady, nie? Zobaczmy. Aha, i najważniejsze. Brak polskiego języka. Powiem jeszcze, że gra ma bardzo śmiesznie niskie wymagania sprzętowe, także w teorii powinna pójść na każdym, praktycznie na każdym sprzęcie. A że jest darmowa, a Portal 2 można wyhaczyć za paręnaście złotych. Moi drodzy, poszalejcie. Ale ja bym chciał wstać z tego łóżka. Good morning, test subject. You have been in suspension for 72 days. The Aperture Science Computer-Aided Enrichment Center congratulates you on your 36-year sleep anniversary. You have been selected as a potential candidate for our Human Emergency Response Team. Please review the agreement provided on the nearby monitor. To be accepted into the Human Emergency Response Team, you will now participate in an advanced difficulty testing track where your problem-solving skills, athleticism, and response to increasingly hazardous conditions will be evaluated. Please press the button to accept the terms. Nie wiem, czy chcę zaakceptować te... Okej, mój drodzy, tylko sekundkę, wejdę jeszcze w ustawienia, bo chyba sobie zmienię czułość myszki. Przy okazji sobie możecie zerknąć, jak ustawienia wyglądają. Jak mam poustawiane, jeżeli chodzi o audio, ustawiłem na 40%, zobaczymy, czasem nie będzie za głośno. Natomiast wideo postaraliśmy wyciągnąć wszystko na full. Ja sobie ustawiłem 120 klatek, bo tak mam sobie w tej chwili ustawione fałsing na monitorze. Natomiast co ciekawe, miałem wcześniej ustawione w tym miejscu i to jest, moi drodzy, granica 400 klatek i tyle też pokazywało. Także naprawdę, tu są dość małe, niskie wymagania sprzętowe, tym bardziej, że mamy wszystko włączone na maksa, jak tylko gra pozwoliła. Ja tylko chcę sobie myszkę podwiększyć. Może i do czwórki. A, może być. Okej, zdecydowanie lepiej. No to co? Sign here? Mam tu podpisać? No nie wiem, czy chcę tu podpisać, no ale jak trzeba, to trzeba. Thank you for volunteering. The door will open in 3, 2, 1. Okej. Wow. No mega. Już mi się podoba. I już się boję, co nas czeka. Czy mój umysł, mój orzeszek w tej czaszce podoła zadaniem w tej grze? W ogóle jak, nie wiem czy kojarzycie film Cube, to jest taki horror. Byliśmy takim sześcianie uwięzieni. Kurczę, jak my się tam transportowali na tym pokoju, tak mi się skojarzyło z tym. To był chory horror.
Okej. Czy to jest winda? A to wygląda. Okej. Co tam się dzieje? Tu coś poszło nie halo. To też szyby powybijał. Nie wróżę za dobrze. No i mamy, jak to w portalu. Zaczynamy od zagadek, tak? Co my tu będziemy mieli? No możemy się utopić, widzę. Także będzie wesoło. No to idziemy. Okej. No i zobaczcie, to wszystko zostało zrobione jako modyfikacja, nie? I tutaj też zostało włożonych masę pracy. Podziwiam tych wszystkich ludzi, naprawdę podziwiam. Test subjects may experience symptoms of mental defects after long-term chemically induced hibernation. You will now participate in a brain damage evaluation survey to determine just how damaged your brain is. No, mój jest mocno zniszczony. If your brain is sufficiently operational, press the button in front of you and continue the test. Okej, okay. Aby kontynuować test, musimy wcisnąć ten przycisk. Świetnie, czyli co, jedna zagadka gotowa? Nie mogę go nacisnąć, co jest? O, okej. Please walk through the portal and continue testing. Your self-reported status is more than sufficient for testing. O, widzę, że gramy kobietą. Miło. Dzień dobry. O. Czekajcie, to my widzimy to, co widzimy stamtąd, a stąd widzimy to, co widzimy tam. No to już się zaczyna. Bardzo ładnie. Okej. Okay. Niebieski wchodzi, pomarańczowy wychodzi. A w drugą stronę można? Można. Świetnie. No to lecimy dalej. Czyli to jest taki swoistego rodzaju samouczek, nie? To co twórcy mówili, że przygotują nas do nowych zagadek. Okej. Okay. Dostaniemy kostkę. Miło. Oj, jak my za tobą tęskniliśmy, kostko. Chodź no tutaj ze mną, chodź tutaj. Tu sobie poleż, świetnie. Tyk. No i podziękował. Oj, zniszczone drzwi. No okej. Okay. To jest coś czasowego, widzę. No to lecimy. Open the door, proszę. Nawet nie czasowego, ale na guzik. Świetnie. No, oczywiście podglądają nas Kubanie, nie? Okej. Okay. Please be advised that noticeable damage to eyesight is not part of any test protocols, but is an unintended side effect of the Aperture Science Material Emancipation Grill, which in semi-rare cases may emancipate some of the light-sensing rods and cones inside your head. Okej. Okay. Widzę, że uczymy się obsługi Gana, nie? Gana teleportacyjnego. Ok. Oż ty, Skuban, no teraz muszę poczekać, aż tu znowu przyjdziesz. A było tak ładnie, no. Mogę od razu wchodzić w to wejście, nie? Teraz sobie chwilę poczekamy. Dobrze, nas wyrzuci z tamtej strony. Pytanie, gdzie później musimy wskoczyć. A, pożyjemy, zobaczymy. Na razie daj mi tu czadu, bo trawę mnie w ogóle. Zrób to. Tu jestem. Halo? Cyk. Przeszedł przeze mnie. Okej. Okay. No dobrze. Co teraz? Okej. Okay. Dzień dobry. Mogę cię zabrać? No. As a candidate for the Human Emergency Response Team, you are expected to adapt to all dangerous situations, and as such, will not be informed about the device's safety hazards. Okej, okay, wszystko pięknie, ładnie. Ale ja chciałem to zrobić inaczej. No ale niech będzie jak będzie. Jak chcecie tak dziwnie, to niech tak będzie dziwnie. Okej. Okay. Wow.
Aha, z racji, że gra jest po angielsku. Kurczę, ja nie wiem, jeśli będę miał czas i mi się uda, postaram się te teksty przetłumaczyć. Na szczęście nie ma tego znowu aż tak dużo. Także tylko te główne teksty, o których tutaj chłopak mówi. Jak mi się uda, postaram się to ogarnąć. Your performance in the next test chamber will be timed to measure puzzle solving and execution speed during extreme wind and weather conditions. In the rare case that wind and weather conditions appear to be ordinary, please stay idle in the entrance foyer until the desired conditions are met. Okay. Da to coś? Chyba nie bardzo. Ale ja tam sobie do góry wejdę. Jestem, nie? Jakbym tak ciebie gdzieś zrzucił, tylko pytanie brzmi gdzie? Bo tam nie można się teleportować. Kostkę masz ty. Mówisz tam sobie, koleżanko. Uwaga, bo można oberwać, nie? No właśnie, a my się musimy tutaj dostać. A z tobą pewnie nie przejdę, nie? Oż ty skubaniutki. Ty mi pomagasz, co? Tylko otwierasz to. Okej. Okay. Czego mi brakuje? Brakuje mi sterowania drugim portalem, nie? Bo to, że ja ciebie tutaj przerzucę, to jest sytuacja jasna. Ale ja bym cię chciał mieć tutaj, nie? Przepraszam, mój nieogar. Gdzież to było oczywiście prostsze niż ustawa przewiduje, nie? Także jakby coś, nie krzyczcie do monitora, bo szkoda monitora, on wam nic złego nie zrobił. To ja nie ogarniam. Dobry. Dobry. Dzień dobry. Weź kamerko. Mogę cię zniszczyć? Nie mogę, szkoda. Bo bym ją teleportował do tego wyjścia, nie? Co my tutaj mamy ciekawego? Mamy przycisk i brak samego siebie, nie? Co ty robisz? Robisz to. Także dziękuję bardzo. Ok. Uwaga na głowę. Cyk. Świetnie, kolego. Gdzie mamy drugie wyjście, bo nie widzę. Ej, przepraszam. A mogę mieć tych kostek więcej? Nie mogę, bo bym sobie ściankę ułożył, nie? Okej, okay, już wiem, już wiem, już wiem, już wiem, przepraszam, już wiem. Sebastian już wie, już się ogarnął. Obudziłem się właśnie. Cyk. Cyk, podziękował. I wszystko jasne tam. Okej, okay, ale potrzebuję znowu ciebie, nie? To niczego nie zmienia, bo ty już tutaj jesteś. Bardzo ładnie, wszystko jest pięknie, cudownie i elegancko. Chodź tu ze mną. Gra nie jest przewidziana w zależności od szybkości ogarniania na 5-7 godzin gry. W moim wykonaniu pewnie jakieś 20 godzin. Albo i dłużej. And stop! Congratulations, test subject number one. You have set the world record for this exercise and now officially hold first and last place on the leaderboard. No chyba, że tak. Okej. Okay. Dobrze, to zróbmy może jeszcze jedno i zobaczymy, jak nam pójdzie. Go! Okay, what do we have here?
Okej. Okay. Tym razem mamy do czynienia z przesuwaniem, tak? Czy co to będzie? I z czymś śmiesznym. Next test may contain concentrated amounts of electromagnetic radiation that may be harmful to the retinas of some humans. The Enrichment Center recommends to solve this test with closed eyes, as health insurance will not be provided for this specific exercise. In case the light-sensing rods and cones of your eyes have previously been emancipated by an emancipation grill, feel free to ignore the prior warning. Okej, okay, no pięknie, ładnie, cudownie, ale na razie nie wiem, o co chodzi. Okej, okay. Tylko jak ja mam zmienić kierunek ciebie, co? Pomyślmy trochę. Ty nic nie robisz, kolego. Tam przejścia brak. Czy ja tutaj mogę sobie przejść? No to jest sytuacja oczywista, ale co to robi? Nic nie robi. Nic nie robi na razie. O! Ciemka, chodź no tutaj. Ja cię potrzebuję, wiesz o tym? O, pięknie. Jesteś mi potrzebny. Chodź no tutaj. No, prawie, nie? I co, zadziała? Coś uruchomiliśmy, także chyba... Tak, drzwi się otwarły, świetnie. Mamy to. Okej. Okay. Ej no, z powrotem. Oż ty mendo. To resetuje cię. Ty mentokoku, ty. Tak mi chcesz życie utrudnić. Okej, okay, już widzę. Okej, okay, to zabija. Dobrze wiedzieć. A to niszczy ciebie. Okej. Okay. No i już jest zagadka, na której się wyłożyłem. To tu była kwestia, żeby to tutaj przerzucić, nie? Takie mam wrażenie. Ale kurczę, no. Ani cię tak, ani cię w oko. No, chcąc, nie chcąc, ty tutaj musisz być. Nie wiem, czy czasem nie oszukałem teraz systemu, albo o to chodziło. Bo zadziałało. Musiałem trafić... Czy pewnie na to jest inny sposób, nie? Mój sposób był taki, żeby ominąć to, trafić tą ścianę, a tutaj już wylatuje. Nie wiem, czy o to chodziło, ale mój sposób, powiedzmy, że działa. Idziemy dalej. Już widzicie, niby prosta zagadka, a ja już się zaginam, nie? Także faktycznie. Czyli to faktycznie będzie tylko odcinek poglądowy, a wy, moi drodzy, sobie możecie jak najbardziej, z racji, że gra jest mod, jest darmowy, spróbować własnych sił, zrobić całe 40 zagadek. Before starting with the next test chamber, we would like to remind you that, so far, no experiment has yet unproven whether or not weighted storage cubes are not incapable of not feeling pain when being emancipated. Okej, okay. To już zaczyna wyglądać bardziej skomplikowanie. Na razie sobie może rozejrzymy, co tam jest u góry. Chętnie zobaczę. Tyk. Przycisk, bardzo ładnie. Tu cię ustawię, a nawet tutaj, bo czemu nie? Ciekawe, czy jest full damage, nie? A może lepiej nie sprawdzać. To ty mi dasz ciekawego. Kostkę na twarz, okej. Okay.
My potrzebujemy dostać się tam. Kostkę musimy dostarczyć jakkolwiek tam. Pokażcie mi. To miejsce. Masz. No ale trafiłbyś, nie? Co za mędziarz. Jeszcze jedna. Tu, leżeć. No, prawie. Co to pomogło? Otwarło mi to. Czy ja sobie mogę tu teleportować? I zobaczyć, o co tu chodzi. Ty otworzysz ciebie. Świetnie, ale tu znowu potrzebuję drugą kostkę. Najlepiej tak samo, nie? Ale teraz stąd nie wyjdę. Tak czy siak jest kiła i mogiła. Ale mam pomysł. Cyk. Szczerze, to nic mi to nie da. To musiałbym mocno tym rzucić. A przecież da, co ja mówię, dajesz. Dajesz mi na kostkę. Co ja mówię, dajesz, wchodzimy tam. O czym ja myślę, człowieku? Wiesz, to było tak proste. Świetnie. Dzień dobry. O nie, zaczyna się. Laserami znowu jazda. Pożyczę sobie ciebie tutaj. Cyk. Dzień dobry. Kto ci kazał spaść? Gdybym tutaj wszedł, da się ten rzucić? Nie da się ten rzucić, nie? Teraz. To wie. 3, 4. Kurczę. No, bo z tym nie przejdziemy, nie? Chciałem oszukać system, też się nie da. Chociaż kto wie, czy się da. Gdzie tutaj jest? Nigdzie. Nie ma drugiej strony. Kurczę, szkoda. Nie ma drugiej strony. Już wiem, o co chodzi, nie? Czasem trzeba się dobrze rozejrzeć, a nie działać na pałę. Cyk, 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 cyk. I ono tu. Było oczywiście prostsze niż się myślało, nie? Szóste? Okej. Okay. Dzień dobry. Well done, candidate. You have successfully solved 5 test chambers. To ensure a high quality of human resources, the following test chambers may include elements of danger. Extra caution is advised. Good luck. No świetnie, ale ja nie chciałbym niczego w powietrzu łapać, nie? Dzień dobry. Gdzie ty spadniesz? Homo nie wiadomo gdzie. Ty mi tutaj nic nie dasz. Tam się nie teleportuje. Tu nie działa przesunięcie. Tu jest jakiś przycisk. Okej. Okay. Czy my możemy pływać? Okej, okay, no to nie było miłe. Nie możemy pływać, okej. Okay. Well done, candidate. You have successfully solved 5 test chambers. O to chodziło chyba? No właśnie. Human resources. The following test chambers may include elements of danger. Extra caution is advised. Good luck. Chodź no tutaj. No, prawie trafiłem, nie? Jeszcze raz. Prawie tak samo poleci, nie? No właśnie. Okej. Okay. Ty tak grasz? Kurczę, no. Dobre.
On behalf of the Enrichment Center, I wish to apologize about the current state of our testing facility. Due to technical difficulties, we are unable to provide an experience of suitable quality at this time. Okej. Wszystko pięknie, ładnie, tylko gdzie ja bym cię chciał otrzymać? Tu dostaniemy kostkę w ten portal, ale gdzie ja ją chcę? Gdzieś tam pewnie. Tylko jest jeden mały problem. No właśnie. Potrzebuję kostkę, a później laser. Nie jest miło. Nie wiem, ale słyszę wodę z toalety. Czy ty mi się tutaj przydasz do czegokolwiek? Może i tak. Ha! Nie przydasz mi się. I pięknie. Normalnie cudo. Nad cudami, nie? O, to mi spadnie, ale... Gdzie wypadnie? Nigdzie, bo nie ma drugiej strony. A drugiej strony nie mogę nigdzie... Nigdzie na dobrą sprawę ustawić. To jest laser. Pięknie. I czego ja znowu nie widzę? Warning, do not touch glass, ok. Może o to chodzi właśnie. Ha! Widzieliście to. Ha, ha, ha. Basenowi raz na jakiś czas coś się uda. A teraz to samo, tylko z drugą kostką, bo tą drugą kostkę też potrzebujemy. Aha, teraz nie ma znowu tego. Okej. Okay. Ale tak samo zrobimy, nie? Dążę? Niech sobie lata. Teraz. Mamy cię. Aha! Brawo my. Tylko jest oczywiście inny problem. Jak dostarczyć ciebie tutaj, nie? Pytanie, czy ja mogę mieć więcej kostek? Śmiem wątpić, nie? Zawsze było po jednej. Ta kostka nie jest zbyt miła. Ale będę ją tu potrzebować, tak, tak czy siak. Chodźmy tutaj, koleżanko. Bo mam pewien pomysł. Oj, oj! Kurczę, no. Nie ma tak skleroza, nie? Dziękuję. Chodź tutaj, chodź. I tutaj zostań. Ty, koleżanko, idziesz tutaj. Ty, koleżanko, jeszcze nie wiemy, gdzie pójdziesz. Bo tu mi niczym nie pomożesz. O, działa przez szyby. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że będę musiał coś kombinować. O, to tu mnie zaskoczyliście. Laser działa przez szyby. Dziękuję. Zaraz tam pójdziemy. O, otwarte. Nie spodziewałem się. Oż ty, podglądaczu jeden. O, ho, 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 ho. Tu. A co tam jest? Tu też były drzwi.
tu też nas podglądał. O, skubaniutki. Robots don't sleep. Volunteer for testing today, ok. Tu też podgląda? No, ci pierun jeden. Dobrze, idziemy dalej, a w zasadzie to kończymy na dobrą sprawę. Wejdziemy na ten teleport jeszcze, a czy teleport, na to miejsce. Zobaczymy, czy tu jest zagadka, czy znowu winda. Jest winda, okej. Okay. Wow. As a consequence of semi-recent events, some aerial faith plates could be misconfigured and launch objects into arbitrary directions. Be careful. Okej, znowu jest wyrzutnia, znaczy nie znowu, bo tego nie było jeszcze, jest wyrzutnia. Moi drodzy, tutaj zakończymy ten poglądowy odcinek. Nie wiem, czy będziemy grali dalej, raczej wątpię, bo boję się, że się kiedyś zatnę, będziecie się śmiali ze mnie i tyle. Tak by mogło się to skończyć. Ale faktem, gra jest darmowa, a tak jak mówiłem, że Portala 2 można wyhaczyć za kilkanaście złotych w promocjach. Chyba nawet teraz gdzieś za 15 złotych widziałem, także nie jest taki tragedii. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dotrwanie do końca. Jeśli się spodobało, korzystacie jeszcze raz za. Zasubskrybuj, za lajku, zapisz komentarz i zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hej.